Ruszamy w drogę na Kaszuby, gdzie na słonecznych stokach morenowych wzgórz w otoczeniu sosnowych lasów i jezior muskany wiatrem wiejącym od morza dojrzewa symbol tego regionu. Kaszebsko-Malena, królowa truskawek. Trafiamy do Chmielna, niezwykle malowniczo położonej wsi w powiecie kartuskim, między jeziorami Białe i Kłodno. To właśnie tu swoje truskawkowe królestwo ma plantator Henryk Kostuch, który zaprosił nas na truskawkobranie, byśmy mogli rozsmakować się w niezwykle aromatycznym i słodkim symbolu tego regionu, nieodłącznym elementem kultury i krajobrazu. Można powiedzieć, że truskawka kaszubska to właściwie taka celebrytka wśród truskawek. Czym ona się wyróżnia spośród innych truskawek? No jest to celebrytka. My jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, że ludzie jakby doceniają tą naszą truskawkę, tą jej wyjątkowość. A bierze to się wszystko z naszego położenia, z naszego klimatu, z naszych rolniczo słabych, powiedzmy, terenów, ale akurat truskawce to pasuje. I stąd na Kaszubach zrobiło się takie, można powiedzieć, nawet takie lekkie zagłębie truskawki i sprzedajemy ją w różne nawet rejony Polski i zagranicę. Wszyscy jakby doceniają ten jej wyjątkowy smak, wyjątkowe takie urodziwość w kolorach, nawet takie, że ona taka błyszcząca, fajna jest. Truskawka kaszubska ma znak, chronione oznaczenie geograficzne. Co to oznacza dla konsumenta? No, dla konsumenta to jest przede wszystkim, że znak, że ona faktycznie pochodzi z tego rejonu, z powiatu kartuskiego, tam z paroma gminami ościennymi, że jest to z tego terenu i ma ona właśnie ten wyjątkowy smak, który właśnie nam ten klimat, te pagórki, te nasłonecznione stoki powodują właśnie, że ona tą słodkość taką ma i klient ma tą gwarancję, że to z tego rejonu jest. Truskawka kaszubska zawiera więcej cukrów niż truskawki pochodzące z innych regionów albo wytworzone w innych częściach Polski. Dlatego dobrze smakuje prosto z krzaczka, jak i przetworzona w dżemach, ciastach i sokach. Owocowe smaki to polska domena. Można się o tym przekonać w każdym regionie kraju. Ruszamy na Podlasie, gdzie nad Biebrzą trafiamy na nietypową plantację Andrzeja Chilickiego. Owoce są niepozorne, cierpkie i gorzkawe w smaku. Nie można się jednak dać zwieść pozorom. Aronia to jeden z najlepszych antyoksydantów na naszej planecie. Mówi się, że aronia to jeden z najzdrowszych owoców świata. Powiedzmy teraz o jej walorach odżywczych. Z uwagi na to, że aronia znajduje się na szczycie wszelkich rankingów wśród badań naukowych odnośnie zawartości substancji prozdrowotnych. W aronii występują związki, które w innych roślinach nie występują. Chodzi głównie o związki polifenolowe, szeroko pojęte antyoksydanty i dlatego wpływa to na wartość odżywczą. Aronia to samo zdrowie. Słynie z dobroczynnych właściwości leczniczych i odżywczych dla organizmu. Te małe, podobne do borówek owoce leczą nadciśnienie, chronią przed zawałem serca, miażdżycą, udarem mózgu, chorobą Alzheimera, a nawet przed zwykłym przeziębieniem czy alergią. Przy okazji aronia odżywia cały ustrój, wzmacnia odporność i regeneruje skórę, chroniąc ją przed zbyt szybkim starzeniem się. Uprawa ekologiczna aronii wymaga więcej nakładu pracy? Z uwagi na to, że nie stosujemy odchwastów, nie stosujemy herbicydów, od szkodników, innych też nie ma środków chemicznych, nie stosujemy, no to wymaga siłą rzeczy dużo więcej pracy, bo stosując herbicydy, no nie trzeba pielić. A tutaj trzeba chwasty usuwać ręcznie. Obłożyliśmy całą plantację agrowłókniną wzdłuż rzędów. No i to zahamowało rozwój chwastów, a jednocześnie zmniejsza parowanie wody. Gdzie trafia nasza polska aronia, jeśli chodzi o świat? To jest tak zwany polski paradoks. Polska jest największym producentem aronii na świecie. Pierwsze miejsce i produkuje prawie 90% światowej produkcji. A w Polsce spożywamy raptem 9-10%. W Europie, do Chorwacji, do Czarnogóry, do Grecji, na Węgry, do Czech, troszkę na Słowację, poza Europą, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady,
a w drugą stronę do Korei, do Japonii, no i teraz zaczęliśmy eksport do Chin. Czy zachwalicie swego nie znacie? Polacy powinni jeszcze większą uwagę zwrócić teraz na Aronię, bo naprawdę warto. Dostępna literatura, no i empiryczne doświadczenia konsumentów, no wskazują na to, że powinniśmy w Polsce, powinniśmy swoje, mając ten czarny skarb w postaci Aronii, powinniśmy ją spożywać. Eko Aronia z certyfikatem, unijnym logo produkcji ekologicznej, jest nie tylko świetnym towarem eksportowym, ale także atrakcyjnym owocem dla turystów, którzy przyjeżdżają wypocząć do podlaskich gospodarstw agroturystycznych. Pani Małgorzato, proszę się przyznać, czym pani kusi turystów, że muszą po wyjeździe z tego miejsca przesuwać dziurkę w pasku, jak słyszałam. Tutaj mamy pierogi z Aronią. Tak, są to pierogi z Aronią. Chcę powiedzieć, że to jest wyśmienite nadzienie, czyli ta Aronia szczególnie z dodatkiem jabłek. Można dodać czarne jagody, można inne dodać, ale Aronia króluje w naszym gospodarstwie. Mamy tutaj dosyć sporo krzaków, można też obejrzeć, zerwać. Spróbować. Jeszcze widzę, tutaj jest ciasto z Aronią, proszę Państwa, i chleb z Aronią. Tak. Jak turyści na niego reagują? Turyści uwielbiają różne dodatki. Aronia ma słodki, cierpki smak, jak również doskonały kolor. Myślę, że takiego w sklepie nie dostaną, tylko u nas. Jest też możliwość nauczenia się wypieku takiego chleba z takimi dodatkami. Myślę, że te smaki z pewnością przyciągają, podobnie jak soki z Aronii. Tak, oczywiście. I soki, nektary, tak. Jak również przygotowujemy kompoty z Aronii, przygotowujemy konfitury. No i Aronia króluje w naszych ciastach drożdżowych. No to już jest rytuał, że zawsze jest ciasto drożdżowe z Aronią. Czy to jest istotne, że kiedy turysta przyjeżdża do danego regionu tutaj na Podlasie, to chce spróbować produktów właśnie z lokalnymi owocami, z lokalnymi skarbami? Tak, oczywiście. No przecież to jest logiczne, że gość, który przyjeżdża i widzi te krzewy, na których rosną owoce, czy to jest aronia, czy wiśnia, czy jabłoń, czy jakieś inne śliwki, porzeczki, no to jest wiadomo, że może takich nazrywać owoców i wspólnie razem przygotować potrawę. Warto przekonać się do Aronii. Nasz organizm na pewno to doceni.